ciągu geometrycznym wiadomo, że trzeci wyraz ma wartość 36 i szósty wyraz ma wartość 972. Wyznacz ten ciąg. Wyznacz ten ciąg, to znaczy wskaż wartość pierwszego wyrazu tego ciągu i jego iloraz. No i teraz pamiętajmy o tym, że istnieje taki wzór na kolejny wyraz ciągu geometrycznego i wzór ten wygląda następująco. An to się równa pierwszy wyraz ciągu razy q do potęgi n odjąć 1. No i teraz ten wzór wykorzystamy do tego, żeby zapisać wzór ogólny na trzeci i szósty wyraz ciągu geometrycznego. I na podstawie tego wzoru wiemy, że wzór ogólny na trzeci wyraz ciągu geometrycznego to będzie nic innego jak wartość pierwszego razy q do potęgi drugiej. Natomiast jeżeli chodzi o wzór ogólny na szósty wyraz ciągu geometrycznego, to w oparciu o ten niebieski wzór możemy zapisać, że A6 to się równa A1 razy q do potęgi piątej. I teraz ja sobie zamienię zarówno w pierwszym, jak i w drugim równaniu oba te równania stronami. Czyli tutaj będziemy mieli A1 razy q do potęgi drugiej jest równe A3, natomiast A1 razy q do potęgi piątej będzie równe A6. No i teraz tutaj pod A3 podstawiamy 36, a pod A6 podstawiamy 972. I uzyskujemy tutaj w związku z powyższym A1 razy q do potęgi drugiej, które jest równe 36, oraz A1 razy q do potęgi piątej, które jest równe 972. I teraz taki układ równań należy rozwiązać. W jaki sposób to zrobimy? Tutaj pierwsze równanie podzielimy przez q do potęgi drugiej. Dlaczego akurat pierwsze? Dlatego, że tutaj mamy w tym pierwszym wykładniku mniejszą liczbę niż tutaj. Dlatego ja się decyduję na przekształcenie pierwszego równania. Czyli tutaj zapiszę, że obustronnie dzielę przez q do potęgi drugiej. Dalsze rozwiązanie przeniosę już tutaj na prawo i będę miała A1, które będzie równe, czy które jest równe 36 dzielone na q do potęgi drugiej. Drugie równanie z układu równań przepisuję bez zmian, czyli mam A1 razy q do potęgi piątej, które jest równe 972. I teraz ja wiem, że A1 jest równe tyle, w związku z powyższym tę wartość podstawiam pod A1 do drugiego równania. Czyli tutaj będę miała 36 dzielone na q do potęgi drugiej razy q do potęgi piątej i całość jest równa 972. I teraz jeżeli mamy takie wyrażenie, które mamy tu w tym miejscu, czyli 36 nad q do potęgi drugiej, to ja to mogę zapisać jako 36 razy 1 nad q do potęgi drugiej. W związku z powyższym takiego przekształcenia teraz dokonam. 36 razy 1 nad q do potęgi drugiej razy q do potęgi piątej. No i całość dalej jest równa liczbie 972. I teraz w kolejnym kroku tutaj wymnożę te dwa wyrażenia ze sobą. W związku z powyższym tutaj będziemy mieli 36 razy q do potęgi piątej nad q do potęgi drugiej, które jest równe liczbie 972. No i teraz tutaj popatrzmy w tym miejscu, a dokładnie chodzi mi o to wyrażenie, które znajduje się tutaj. My będziemy mieli taką sytuację, w której mamy dzielenie potęg o tych samych podstawach. I pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy mamy dzielenie potęg o tych samych podstawach, to my w rezultacie w podstawie uzyskujemy tę samą liczbę, natomiast wykładniki musimy od siebie odjąć. Uzyskujemy w związku z powyższym, tylko już tutaj zapiszę to na boku, uzyskujemy w związku z powyższym 36 razy q do potęgi 5 odjąć 2 i całość jest równa liczbie 972. W związku z powyższym tutaj będziemy mieli 36 razy q do potęgi trzeciej równe 972. I teraz całe równanie my musimy podzielić obustronnie przez 36, dzięki czemu uzyskujemy tutaj q do potęgi trzeciej, które jest równe liczbie 27. I to równanie, które mamy w tym miejscu, pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby należy podnieść do potęgi trzeciej, żeby uzyskać 27. I mamy tylko i wyłącznie jedną taką liczbę i jest nią liczba 3. Dlaczego? Dlatego, że 3 do potęgi trzeciej daje nam właśnie 27. Czyli q mamy już policzone.
Musimy wyznaczyć teraz tylko albo aż wartość pierwszego wyrazu tego ciągu. Skorzystamy tutaj z tego równania. No bo teraz popatrzmy, skoro wiemy, że A1 to jest dokładnie to samo, co 36 dzielone na Q do potęgi drugiej, to znaczy, że trójkę możemy podstawić tutaj pod Q w mianowniku. W związku z powyższym uzyskujemy tutaj A1, które jest równe 36 dzielone na 3 do potęgi drugiej. Może ja tutaj tą dwójką zapiszę czytelniej. Co w rezultacie daje nam tutaj 36 dzielone na 9. W związku z powyższym uzyskujemy A1, które jest równe liczbie 4. Czyli już w zasadzie na tym etapie możemy zapisać odpowiedź. Tutaj zapiszę to czytelniej. Odpowiedzią jest to, że pierwszy wyraz tego ciągu w zadaniu ma wartość 4, natomiast jego iloraz ma wartość 3.